Warg. Look at this. Didn't know Joe could even write. We got another job. Something really big. Stop by Freddy's tonight. Bring a piece and some lockpicks. Dobra, czyli trzeba będzie się włamać. Nie możesz używać broni, no bo ja po prostu przełączałem to i dźwięk zbijałem na... Dobra, jest ND, co jakiś czas zerkał się upewniam, że na pewno dobrze ustawiłem ten dźwięk po takim czymś. No ale dobra, jest poranek, trzeba się jakoś ogarnąć. Ten śniadanko zjedliśmy, szybko pod prysznic, dobra, sobie się wpierdzieliliśmy. Tutaj jeżeli ktoś to ogląda na kanał live, to witam i tutaj uprzedzam, że rozgrywamy tą grę bardzo roleplayowa. Dobra, szoru, ząbki. Przed tym, przed wyjściem. Okej, okay, co tu jest? A, w sumie mogłem wyjść przez kibel. Ale dobra, trudno, to jest strefa mieszkaniowa Joey'a, tutaj nie powinniśmy jakoś tak rano wchodzić. Ale w sumie zostawił list na to, no to go nie ma. Okej, okay, przebieź się, już teraz nie będziemy z jakimiś dziwnymi strojami kombinować, a sobie przyjrzyjmy jakie są w ogóle, bo ja wcześniej ta ramoneska zupełnie nie pasowała, co to jest jakiegoś generała. To jest ramoneska, zupełnie do niego nie pasowała. O, jakiś garnitur, ale to jeszcze za wcześnie, żeby... To jest głupie, że przez to, że zakupiłem tą wersję rozszerzoną, czyli że mam wszystkie możliwe dodatki, no to też mam wszystkie możliwe stroje. Dobra, weź ubranie. Będziemy musieli odwiedzić sklep, bo widziałem, że tam na legendzie był. Tam na mapce jak się włączało. No i głupio, że te stroje są na początku gry. Już lepiej byłoby, jakby po przejściu gry nam się odblokowywało, albo na jakimś tam etapie. Chyba, że one są oryginalnie, nie wiem. Ale trochę tak dziwnie. Wow, tutaj mu kurtka działa, animacja tej kurtki. O, tego nie widziałem, zaraz wyjdziemy na dwór, to wam pokażę, co zauważyłem. A widzicie, jak się biega? No tutaj ten spód tej kurtki mu lata, tutaj ten kawałek. Co jest? Dobra, idźmy. O, ślady nawet na śniegu jakieś. Takie wtapia. Dobra, nie ma policji? O, raz, dwa, trzy. Dziś podpierdzielimy autko ci. Boom. O, ten z tyłu się wystraszył. O nie, policja. Dobra, na szczęście nikt nie, chyba nie widział. O, i muszę jak tu się radio regulowało? Muszę zobaczyć, muszę wziąć radio, bo mi wcześniej wrzuciłem te pierwsze trzy odcinki na YouTube'a i mi je na początku zdjęli, złożyłem odwołanie, więc teraz tylko nie mogę na nich zarabiać, więc to nie jest dla mnie żaden problem. Na szczęście, ale nie chciałbym, żeby te filmiki były zdjęte. Zaraz, sterowanie. Klawiatura i mysz. Ustawienia domyślne. Kurwa, no ja chcę sterowanie, a nie ustawienia gry. Klawiszologię zobaczyć. No sterowanie, zaraz. Czułość myszy niska, wspomagane celowanie, klawiatura i mysz, tak. O, jest, dobra. Chodzenie i jazda. Hamulec ręczny, spacja, ale dobra, to podczas jazdy myślałem, że trzeba zaciągnąć. Następna stacja radiowa to jest przecinek chyba. Tak, przecinek, kropka. Dobra, to będziemy musieli sobie wyłączać radio, żeby to wszystko było na YouTube. Chcę mieć takie archiwum, że właśnie przeszedłem sobie tą grę, że będę mógł sobie kiedyś wejść, sprawdzić i popatrzeć, jak gadałem. Takich na przykład właśnie na moim głównym kanale. Dobra, zaparkujmy ładnie, żeby nie zostawiać wejścia. Bo to nieładnie. No, chciałem drzwi tylko zamknąć, a nie ponownie wsiadać do auta. Dobra. Co nam tutaj ważnego powiedzą? Szkoda, że nie jest tak, że od razu nam się załączy kastenka. Hey, look who's here. Where the hell you been? Laying around in bed all day? Hey, I'm entitled to a little rest after that last job, don't you think? What can I get you, sir? Coffee. Just for now. When Alberto hears about this, the shit is gonna hit the fan. Believe you me. So, I heard you didn't score too big last night. It wasn't exactly my fault. Shit happens. All right, come on, relax, fellas. It's a high-risk business. If you don't like it, you can always go break your back working for peanuts down at the docks. Sorry, Henry, I was just breaking balls, you know. So how about tonight? We still on for what we talked about yesterday? We'll see in a minute. That is too fucking much, too fucking many. I want my money! What? Some kind of fucking charity here. Do it now. Hey, hierarchia. Każdy odpowiada każdemu. All right, listen up.
There's a guy who owes the boss some money. He borrowed it to open some big jewelry store. He's not paying it back fast enough. We're gonna collect his payment tonight. In jewels. Plus, a little extra for our trouble. Joe, fill him in. The jewelry store's in the Shopper Mall in the middle of town. There's no guards at night. So all we gotta do is pick the lock and waltz right in. Sounds a little too simple. Because it is simple. Historia zatacza tak koło? Says the guy who can barely change a light. Look, don't worry, I thought of everything. I got these phone company uniforms so we can pretend to be fixers. Fair enough. Let's go. All right, we're gonna rob this fuck blind. All we gotta do is wait until dark. Okej. Okay. Ja tutaj mam wrażenie, że historia chyba zatacza koło. Okej, okay, weźmy sobie. Przełączmy. Jest. Firma telekomunikacyjna powinna jeszcze ona coś tutaj gadać. I nie wiem czy... Wow! I nie wiem czy mogę... Dobra, gadają, to nie mogę się odsuwać. Quit whining and keep in touch with Derek. Trust me, he's got better jobs than shaking down wharf rats. A bo ja mam dwie prace tutaj tym kolesiem. I w dokach i tym. A to chyba. To chyba, że tak, na dwa etaty tutaj robi. O, coś się gada? Nie, dobra, już myślałem. Wow! Policja! No, ale to jest cała historia tego bohatera. Przecież zaczęło od tego, że. Że on. Opierdzieli już Joe'em zakład jubilerski, więc coś mi się wydaje, że będzie przypał. Aż będę musiał teraz poszukać... A, tutaj Joe mówi, że ja cały czas zapierdalam jak popierdzielony. No, będzie trzeba poszukać, czy nie ma jakiegoś włącznika od alarmu. O! Policja! Kurwa. Dobra, na szczęście daj mi się regeneruje HP. Dobrze, że nas policja tutaj nie zatrzymuje, bo... Kiedyś pamiętam, jak to sobie chwilę pogrywałem, no to było tak, że... Zaraz, auto niech będzie lepiej ustawione do ucieczki. Żeby mieć blisko. Bo jak tutaj mamy wchodzić, to wytrychy miałem wziąć. To od razu tutaj wyjedziemy stąd. Zaraz, nie ma tutaj nigdzie wyłącznika alarmu. Z reguły chyba coś takiego powinno być z tyłu. Ale nie, tutaj jest sklep przy sklepie, graniczy. W sumie z reguły coś takiego powinno być z tyłu, no najmądrzejszy pomysł na tego. Nie, to jest jedna bryła, czyli musimy wejść, to w środku trzeba będzie skrzynki poszukać. Ale to z reguły na filmach tak było, że z tyłu. Okej, okay, przesuń zapadkę. A i użyj klucza. A to chyba chodzi, że... Wow, wysoko. Okej. Okay. Dawaj, opierdzielamy. O czemu nas... Czemu jest cena... A, myślałem, że to jest muzeum, nie scena. Kurwa. Konkurencja. What the hell is this? Tylko, że są jebanymi idiotami. Come on, boys. The cops will be here any minute. Move it. Ryan fucking O'Neill? What the fuck is this? You crazy bastard, what the fuck are you doing? Barbaro, what the hell are you doing here, you fuck? You're a little late, Chief. There's nothing left here for you. Fuck off, Fatso. This is our heist. You want to get out of here in one piece, you'd better hand over everything you've well, got. Well, the sign outside didn't say Brian O'Neill's place. If it did, I wouldn't have robbed it. Instead, I would have set it on fire. Hey, at the West Side Mall. Repeat, 1031. Burglary this in progress. This is car 54. We're on it. And I suggest you get lost before the cops show up. Ah, fuck! Kiss my ass. Fuck out. I tak nas pierdolili do budkę idealną. Ja pierdzielę. O, policja. Kurwa, no. No zdenerwowałeś się, bo fajna robota była. A tutaj jakaś banda tępych wsiurów musiała nam ją zepsuć. No nie, nie wyjdę. Gdzie jest Joey? No dobra, on otwiera. A, bo musiał skopa te drzwi pierdzielnąć. Oj. Dobra, osłaniam. Ale wykontrol, żeby się schować. Dobra, tutaj są drzwi zamknięte.
ten się włamuje. Okej, okay, na szczęście się z tymi wsiurami strzelają. Z tym, że no ja jestem poszukiwany, zdają. Widzieli mnie. Aj, dobra, uciekam, nie zamykam już tych drzwi, nie zdążyłem. Wow, kurwa. Joyce, pierdolamy. Aż mi się przypomniało, jak ja uciekałem przed policją, tylko na szczęście wtedy do mnie nie strzelali. I to nieraz mi się zdarzało. Na szczęście za każdym razem uciekałem, aż się boję, co by się stało, gdybym nie spierdzielił. Jakbym miał bardzo przesrane. O kurde, skąd strzelają? Okej. Okay. Padł. Aj, shotgun jakiś by się przydał. Dobra, zbieramy amunicję. Zaraz mogę sobie przeładować. Dla bezpieczeństwa jest. Dobra, zamykamy drzwi, żeby tak szybko nie weszli. No i super, uciekamy po dachu. O, ten patrzy. Wow, ale fajnie, śnieżek sobie pruszy. Tutaj się bandyci strzelają. A ja patrzę, ja cię zimno. Ale ładnie dachy ośnieżone wyglądają. Oj. Dostał w główkę? Nie. Dobra, jest. Już chyba wszyscy. Też trochę idioci z tych policjantów, to wbiegają prosto pod ostrzał. Oj, ci tu mają rewolwery. Dobra. A podejrzewam, że tyle nakradliśmy, że... No i zajebisty sposób na ucieczkę, no. Znacie lepszy? Nie ma to jak... Nie ma to jak wyjść dachem i żeby każdy nas widział. No właśnie, o to mi chodzi. Jesus, be careful. Almost lost you there. Yeah. I think I just shit myself. Where'd they go? They must have gone this way, Sarge. Oh, fuck that. I don't get paid enough for this. Bali się przejść. No ale... Normalnie raczej by nie wstrzymali ognia, tylko by ich po prostu zastrzelili. Trochę tak... No trochę tak głupi pomysł ta ucieczka. Ja to z reguły zawsze się dziwiłem, czemu w każdych... Kurwa. Nie się dziwiłem, czemu w każdych tych... Oj, czuj. Rusz się. Oj, ten ma shotguna. Toż tak pewnie się poczuł, że postanowił nawet się nie chować za przeszkodą. No, jak on mnie trafił? Dobra. Jest prosto. No, wychodź, a tej. Kontrolę nie jestem przyzwyczajony jeszcze. Dobra, tu będzie. Oj! Od góry idą. Jest jeden. Trochę tutaj mi się zaczną zwracać uwagę na kwestię techniczną tej gry, że trochę takie dziwne bugi są, ale patrząc na liczbę szczegółów, no to... No to nie mam po co się przypierdzielać, zaraz przeładuję sobie szybko. No w sumie, gdyby nie te wsiury, no to byśmy bez niczego sobie wyszli drzwiami, dobra. Fuck off, copper! I didn't do nothing! Przydałoby się szybko rozebrać. What did he Irish my ass? Who the hell was that? Brian O'Neill. Crazy Mick bastard. Not too bright. Usually works as hired muscle. Yeah, I didn't think he was the brains of the operation. Shit, the cops. Come on, get out of the light. Let's go! Come on, come on, come on! Don't worry. Give me a bag. I'll go ditch the goods. No historia jak nic się powtórzyła, tylko że czas nas nie zamknęli. Ale trochę tak głupio, powiem szczerze, zrobili. Bo ja pierwsze co teraz tego na miejscu tego Vita zrobiłem, to zdjąłbym z siebie tą koszulę. Przecież tak to mnie zauważą od razu, suki. Aby zakończyć dzień, to mamy się udać gdzie? Do mieszkania Joeya. Oj, to będzie ciężkie, musiałbym auto podpierdolić. Oj, dobra, nie uciekam, nie na miejscu zbrodni. O, parking, idealnie. Oj, to nie jest pan policjant? Aj, tylko że ludzie mnie mogą rozpoznać. Dobra, ten dmucha nos, popatrzyłem, czy już go nie jebnąć w głowę, bo... Bo się wydał podejrzany. Dobra, zamek. O, proste. Na szczęście.
No w samochodzie chyba mnie nie zauważą. No to jest osobne poszukiwanie na mnie i na tego. To przydałoby się jeszcze odwiedzić jakiś zakład z ubraniami. Dobra, nie zauważy mnie? O! Dobra, czyli tu się ładuje rozpoznawalność. Dobra, spoko. To od razu już trzy gwiazdki. Trochę gówniane auto wziąłem. A i mówią o nas w wiadomościach, za co mi się tłumaczę. A dobra, czyli już tutaj... Już tutaj po prostu te... Ale mówili, że zamknęli szajkę osób, którzy się włamali do tego. Do jubilera. Coś z tyłu takiego GTA Vice City było. I w GTA San Andreas pamiętam. Że po jakiejś dużej skoku, no to wszystkie stacje radiowe o tym gadał. Oj, babcia, kurde, na pasach przechodź. Właśnie, ty widziałem w ogóle chociaż raz pasy w tej grze? A zapomniałem, o czym zacząłem tak opowiadać. Znowu mam tak, że mi chodzi jakiś temat po głowie. Ale Ameryka chyba z tego, co gdzieś tam widziałem na różnych vlogach, to szczególnie pamiętam, oglądałem kiedyś jakiegoś vlogera, ale nie wiem jaki. Wiem, że u Krzysztofa Gonciarza jeszcze jakiś tam koleś był, co on jeździł po Ameryce i pokazywał, jak on tam ogólnie mieszka. Bardzo fajnie on to prowadzi. Chyba mocny vlog. Nie wiem, koleś tam ogólnie lubił sobie wpierdolić też. Przy okazji pokazywał, jak wygląda Ameryka. No i tam właśnie w jednym z odcinków zwracał uwagę na to, jak wygląda prawo jazdy w Ameryce. Że z reguły tam jest tak, że są rzadko kiedy jakieś tam ograniczenia prędkości. Z reguły wszystko z góry jest ustalone. I ogólnie jest tam bardzo dużo znaków stop. I jeżeli jest znak stop, no to trzeba się koniecznie zatrzymać, bo inaczej są ogromne kary. W sumie u nas też chyba są bardzo duże kary. Dobra, szybko do mieszkania, bo tutaj w tym stroju mnie znają. Na jutro się nieco inaczej uczeszemy i będzie tego. Nie będzie po problemie. A tak w ogóle, gdzie masz okulary? Okulary mam tutaj. Tylko jeszcze ich nie zakładam. Bo to nie wiem, czy mogę na ten mój nos robić. Bo to co prawda nos miałem złamany około miesiąc temu. Ale właśnie był nastawiany jeszcze, raczej nastawiany. Próbował mi go złamać, trochę udało mu się go jeszcze połamać przy nastawianiu, no bo mi się po dwóch tygodniach przeszedłem, dopiero się dostałem na nastawianie nosa i okazało się, że już się za mocno zrósł. I lekarz tam trochę mi go połamał, trochę udało mi się go lekko naprostować, ale i tak dalej ten nos jest krzywy jak ja pierdolę i nieco mnie boli w kółko, bo to... Jak go dotykam, to mnie boli, więc czekam, aż mi się to do końca zrośnie i wtedy dopiero będę tak okulary normalnie nosił już z powrotem. Powiem szczerze, że dziwniej się czuję bez tych okularów, niewygodnie mi się gra. Już tak się przyzwyczaiłem, że całe życie jak grałem to tylko w okularach. Co prawda zanim kupiłem te, to jeszcze miałem inne takie. Takie klasyczne, bardzo profilowane, które miałem od podstawówki, tylko że niestety mi się już, no szkła za bardzo porysowały przez tak długi czas i ramki się rozjebały. No, ale zawsze grałem właśnie w okularach i taki dziwny feeling mam, jak gram sobie normalnie. Ale dobra, idziemy w Kimę, to już nawet bez mycia zębów. Dzisiaj będzie miał nasz bohater święto. A ja achievementa dostałem, to jest achievement chyba za każdy rozdział. Wow, już rozdział 5? To 22? Ile jest? Nawet nie półtorej godziny streama, o. O, dziwka. Joe ain't here right now. He said for you to meet him for lunch at Freddy's. I see. Too bad you were passed out when I came in. We could have partied. Maybe next time, doll. Jest chyba ta dziwka, którą widzieliśmy w barze. Huh. That was something. Co on się w kurwie zakochał? Ja cię aż nie wiem, że coś takiego mogło być, ale dobra. Kontynuujemy nasz roleplay, czyli myju. O kurwa, taki klasyk, a tu dwóch widzów, proszę was, kappa. Slejni, siema, witam na streamie. Dobra, myju ząbki. Zrobione. Bo chyba coś tam opierdzielił sobie. I weźmiemy jeszcze dalej te klasyczne ubranie, żeby to jak najbardziej go dostosować, no bo jeszcze nie jesteśmy jakimś tam mafiozy, jesteśmy zwykłym kolesiem na posyłkę. Ktoś mi zrobił ochotę. No i ostatnio też tak miałem, że oglądałem sobie Ojca Chrzestnego i pomyślałem sobie, ale bym sobie zagrał w Mafię 2, bo to ostatni raz grałem wiele lat temu w okolicach premiery, ale
praktycznie wszystko zapomniałem z tej gry. Bo przechodziłem ją, wtedy nie miałem czasu, coś tam się uczyłem, czy... Nie pamiętam nawet, co było. Wow. O nie, to mi się... O nie, wpierdziel będzie. Nie, nic, ale praktycznie nic nie pamiętam. Z tej gry jakieś tam kawałki. I mi się tak chciał grać. Dobra. Będziemy się napierdalać z nim od razu. Who the fuck are you? Somebody who doesn't like hearing you talk to a lady like that. So why don't you shut the fuck up and leave while I'm still in a good mood? What is she, your girlfriend or something? Well, if she's not gonna pay for it. Wydaje mi się, że jednak. Whoa. And you're gonna need a new set of teeth. Dobra, jednak go zastraszymy. Get the fuck out of here. That was the word. Nie, będziemy się napierdalać. Dobra, to jest pacja. I od razu ciosy. Bo ja szybko. On poszedł jeszcze. Zaraz. Tego, że na lodzie to nieco szybciej. Bardzo mi się podoba ten system walki na pięści. W mafii. Oj, osiągnięcie odblokowaliśmy. To jest trochę głupie, że. O. Będziemy mieć darmo wyruchania. Yeah, thanks, but look, I really gotta get going. Mmm, you like it, I promise. I gotta get going now. I'll see you around. No, będziemy mieć darmowe ruchanie. Trochę mnie to denerwuje, bo nie wiem, czy wy, nie, wy tego nie widzicie, bo ja wam zasłaniam. Ale tutaj mi się pojawiają co chwilę różnego rodzaju powiadomienia, że zdobyłem jakiegoś tam achievementa w grze. I to jest trochę słabe, że tutaj nagradzają mnie za byle co, za to, że... A dobra, jej nie będziemy... A to jest jego auto. Za to, że przejdę rozdział, dostaję achievementa. To mi się wydaje, że to powinno być za jakieś tam znajdźki, czy poprawne przejście misji, a nie tak jak tutaj, że po prostu wklepaliśmy typowi i mamy dwa achievementy. No jak dla mnie dwójeczko najlepsza, trzecia niestety nie ma już klimatu, ale tragicznie. Serio? Uważasz, że tragiczna nie jest trójka? O, to rzadko spotykana opinia. Zaraz tutaj przyłączyłem dźwięk, żeby mnie nie zablokowali. Co ja dobrze słyszę, że używasz auto Daka, czy jak to się nazywa? A czy nie, nie mam, ja sobie wszystko manualnie na klawiaturze steruję. No w tej grze na początku co chwilę masz osiągnięcia, no to jest właśnie bez sensu z tymi osiągnięciami. No ale wracając do tego, to się aż dziwne, że ci się podoba. Podobała trójka, no bo patrząc na recenzję i na to, co mój kumpel mówił, który to kupił przede mną. I na początku był taki podjarany, a później przychodzi do szkoły i mówi, że taki syf, że dobrze, że wtedy nie miałem hajsu, żeby kupić tą trójkę. No to pomyślałem sobie, że kurde, się udało. No bo z to, co widzicie, recenzję trójki Mafia 3. Na początku super fajna fabuła, wprowadza w klimat, tutaj coś nowego, no bo Murzyn. Te lata, kiedy powoli schodził ten rasizm w Stanach Zjednoczonych. Aż nagle dostajemy misje, które opierają się tylko na grindzie, czyli idź podbij dzielnicę, idź okradnij to, idź to, i całą grę się robi to samo. Nawet jak widziałem uroka te gameplaye, no to już rok na tym zasypiał powoli. Dobra, mamy kolejny tę scenkę. Hey Vito, this is Luca Garino. He liked to talk to you and Joe. Była tak niedopracowana, że... Good to meet you, Mr. Green. Dobra. No need to be so formal. Call me Luca. Take a seat, Vito. To jest kolejny w hierarchii. What can I get you? Same thing I'm having, and hurry it up. I heard about you running with the mix. Great fucking story. And I want to congratulate you too on a job well done. Salute. Salute. You guys did a hell of a job. Not too many guys got the stomach for this line of work. So now, I'm wondering if yous are ready to take the next step. Yeah, sure. What next step? I'm talking about taking somebody out. Just because someone points his finger at him and tells you to do it. I was in the war, Mr. Garino. All I did was kill people I was told to kill. People the president pointed his finger at. That's good. The president. Yeah, I like that. But you're talking about the Krauts, right? You know, the bad guys. That's not what I mean. Understand? Yeah, I understand. We need guys like you. Guys who can follow orders without asking questions.
You handle this next job like you handled the last one, and there's a good chance you'll be accepted into the family. No, proszę. After you pay the initiation fee, of course. And how much is that? $5,000 apiece. Serio? That's a fucking fortune. Hey, nobody said it was cheap, huh? But trust me, the benefits far outweigh the cost. I'll leave it up to you two to decide. Henry's gonna fill you in on the rest. I'll see you guys later. There you are. Hey, your boss. You take care of that thing we talked about yet? Kolejny w hierarchii. Yeah, yeah, it's all under control. That's what you said the last time. Don't disappoint me again. Boss, don't. I Now come with me. We got some other business to discuss. So, Henry, what kind of job we talking about here? I gotta take a guy out. It's my contract, but thanks. I need some help. That's where you two come in. Who's the lucky guy? Some fat fuck from across the river. The guy's been warned, but he thinks he's untouchable. Huh. And is he? Well, somebody tried to take him out once before. And? Let's just say they slightly underestimated him. How much is slightly? Fatally. That's a fancy way of saying they're dead, right? Hey, they fucked up. We won't. I rented an apartment across the street from his business. We'll sit there, and we'll wait till that fat fuck shows up, and then boom! We blast his ass. How are we gonna do that? With an MG-42. Where are we getting an MG-42 from? Harry. Yeah. He's a vet, like you. He's got a private little gun shop over in Kingston. You can get your anything from a pea shooter to a bazooka. And you don't need no fucking gun license, neither. Okay, Joe and me will go to the apartment. You go pick up the machine gun at Harry's shop in Kingston. It's all paid for. Just tell him I sent you. After that, meet us at the apartment. It's in Sand Island, the building across from the distillery. Apartment 233. Okay, apartment 233. Got it. I'll meet you fellas there in a bit. All right, I'll see you later. Good luck, pal. Jako jedyni ten, dokończyliśmy. Jako jedyni dokończyliśmy obiad. Kurde, kiedy była najważniejsza część, czyli opowiadali plan, ja przestałem ich w ogóle słuchać, przestałem czytać tekst, no bo usłyszałem w radiu, że coś mówi o Polsce właśnie. I no i nie usłyszałem, kurde. No bo próbowałem coś tam wysłuchać, coś tam było, że Rosja zaatakowała właśnie Polaków, to. To aż dziwne. Czy to może to już chodzi o to, że. Tu już się skończyła pierwsza wojna światowa w tym okresie, bo to jest niby 43 chyba. I to nie wiem, czy to się właśnie skończyła pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa i tutaj mówią, że Rosja właśnie tego okupuje Polskę, czy jak to? Nie wiem, bo to jedynie, że Rosja wkroczyła do Polski i koniec, i już właśnie się skończyło to gadanie. I już było podsumowanie wiadomości. Fajne smaczki, podoba mi się kurde to, że są tutaj takie smaczki dawane wszędzie, gdzieś tam w radiu mówią te wiadomości, no zajebiste po prostu. Zajebiste.